Witam serdecznie, moim gościem Arkadiusz Koszut-Pabut. Arek, dzisiaj zaszalałeś na boisku. Co prawda nie wygrywacie, więc pewnie cię to boli, że strzelają 4 gole, nie ma choćby nawet punkcika na koncie. Ale dzisiaj fajnie można powiedzieć, że dobrze cię ciebie oglądało, bo dzisiaj czułeś się chyba jak ryba w wodzie na tym boisku. Tak, to akurat prawda. Po powrocie mi się gra znacznie lepiej niż tak w ciągu. Ten człowiek jest wypoczęty, człowiek czuje po prostu ten luz, zero stresu, a chłopaki też tak naprawdę bardzo dobrze zagrali. Te piłeczki były wręcz na pustą bramkę, że tak powiem. Dzisiaj Pabut naprawdę bardzo dobrze zagrał. No, przegrywacie po raz kolejny, podkreślam, ale z perspektywy grania tego meczu nie wyglądało to naprawdę źle. No nie, właśnie chłopaki bardzo dobrze zagrali, starali się do samego końca, pomimo tego, że na początku meczu nam wypadł jeden zawodnik i graliśmy w osłabieniu, ale poza tym to naprawdę nie mam na co narzekać, chłopaki naprawdę bardzo dobry mecz zagrali. Co powiesz o drużynie przeciwnej? Na pewno mieli podniesione morale po tym, jak nam jeden zawodnik odpadł. No tak naprawdę też nie ma się do czego przyczepić. Te piłki strasznie dobre, proste dochodziły w momencie, kiedy nasza linia obrony troszeczkę zaspała. Za linię obrony szły piłki i konterka, bramka. Jak wykorzystaliście czas wakacyjny? Trenowaliście czy bardziej odpoczywaliście? Znaczy, jeżeli chodzi o mnie indywidualnie, no to coś tam ze znajomymi na Orliku pokopałem. Tak, żeby nie zapomnieć wszystkiego do końca. A chłopacy... Chłopacy chyba spokojnie, bez gry, bez tego wszystkiego. Pytanie się powtórzy jak do twojego przedmówcy, jak z aklimatyzacją w zespole, wszak też jesteś nowym tutaj członkiem tej ekipy. Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to ja akurat nie miałem z tym problemu, bo dużą część chłopaków znałem, z niektórymi grałem w innych klubach, z niektórymi chodziłem do szkoły, także dla mnie to było proste. No i elegancko, dziękuję za wywiad. A, proszę bardzo.